Wpierdalasz na tam stąd. Gruba spierdolony. Ej, yo, nazwę Marcin z tej strony, siemano. Wiem. Doskonale wiem, jak wyglądam. Nie wiem, czy mnie poznaliście, bo też nie mam okularów. Witam was w Aesthetic Vlogu Zero, ponieważ pierwszego vloga nagrałem, który będzie 4 września, bo mam już dużo filmów nagranych, które są po prostu zaplanowane na inne daty. Jak widzieliście na Instagramie, teraz wam też pokażę, no jest średnio. Potem wam o tym opowiem, co się stało, co mam sytuację. Przypomnę, że mam 18 lat i mnie to trochę zdziwiło. Na wstępie wam powiem, że wczoraj nie jadłem i nie piłem cały dzień. Dzisiaj staram, bo jestem na masie 4500 kalorii i muszę jeść, więc dzisiaj staram się jakoś te kalorie uzupełniać, bo ten jeden dzień głodówki nic mi nie da. Normalnie w ogóle, zaraz się zważę, wam pokażę. Z ciekawości taki eksperyment sobie zrobimy. Ile mi spadło z wagi? Bo normalnie na czczo ważyłem około 91 kg. No, jakoś 91 kg ważyłem na czczo. Teraz też nic nie jadłem, więc zaraz zobaczycie wagę. Trzeba brać, kurwa. Zrobiłem check mojej sylwetki, jak wygląda po poście, nie jedzeniu i nie piciu cały dzień. Bo po prostu nie mogłem, bo zbyt tragicznie się czułem. Też za moment potem wam opowiem wszystko, co i jak to wyglądało, o czym myślałem wtedy, kiedy umierałem. Ale to później, bo powiem wam szczerze, że muszę nabić watch time na tym kanale, więc mam nadzieję, że po prostu to obejrzycie. Też przepraszam, że nie odpisuję na wiadomości każdemu na Instagramie, ale mam pełno tych wiadomości, a mam takie okresy, że źle się czuję, raz się dobrze czuję. Jak się dobrze czuję, to staram się to produktywnie wykorzystać niż na Instagramie. Dobra, zobaczcie teraz moją sylwetkę, jak ona wygląda. No w domu po wstaniu, bo teraz jestem u babci, nagram od razu tą sylwetę, więc możecie sprawdzić, jak ona wygląda. O, dużo dziwo nie spadło, ale pewnie to powróci jutro, pojutrze, znaczy może nie tak szybko jutro, bo wątpię coś, że dam radę zjeść te kalorie, co normalnie jem, bo starałem się zjeść i słabo poszło. Zjadłem sobie ciasteczka, żeby uzupełnić kalorie, bo nie jem takich rzeczy, to pierwszy raz było, co zjadłem te ciasteczka i tutaj coś jest, jakieś, nie wiem, jajka cztery były, papryka. To ja to jadłem z 3 godziny, bo nie potrafiłem. Znaczy, powiedziałem wcześniej, że byłem na czczo. Chodzi o to, że zważyłem się na czczo i wam to nagrałem na kamerze. I teraz już normalnie nagrałem to po jakimś czasie, bo źle się trochę czułem i nie chciałem wam... I nie wiedziałem w ogóle, czy będę nagrać film. Myślę, że nie ma tragedii. W sensie, wiadomo, jestem taki płaski trochę. Ale nie jest źle chyba, nie? Waga jak na 89 kg jest ok, myślę. Docięcie jest, nie jakieś super, bo jestem na masie od 6 miesięcy, ale dalej jest ok. I pokażę wam coś, jak jestem u tej babci, wykorzystam to. Będę musiał to poprzycinać. No, wy się dziwiliście, że nie byłem szczęśliwy, tak wyglądając. To utnę, będziecie mieli taki ekran niefajny, bo nie potrafię złapać ostrości. Patrzcie, tak. Cholera jasno wyglądałem. O, idealnie.
To jest tragedia. I też nie możecie wszystkiego odbierać tego, co widzicie w internecie, co robię na żywo, bo moja postać Nathan Marcen się różni na żywo, co różni się w internecie. Ale zaczął lać deszczyk. Nie taki przyjemny deszczyk, kurde, od razu lepiej, bo już było tak gorąco, że nie wytrzymywałem. Nie, powiem wam szczerze, musicie... Albo co innego wam teraz powiem. Sorry, jestem taki zakręcony, bo dopiero się zacząłem lepiej czuć i tak od razu milion myśli, chciałbym zrobić wszystko. A powiem tak, że wy się dziwicie, teraz wyglądam jak śmieć. O kurwa, jaki ja mam ten. O cholera. Pierwszy raz takie coś widzę, ja pierdolę, jakie oczy. Nie, wy się dziwiliście ten. Dziwiliście. Nie wszyscy, ci, którzy nie są po prostu obeznani, mówili, że jestem narcyzem, mam ego wygórowane. Kurwa, ale ja to ego mam wygórowane przez was. Jestem narcyzem. Znaczy, jestem szczęśliwy, to jest najważniejsze. Ale ego i narcyzem jestem przez was. Dlaczego? Ponieważ dostaję tyle komplementów na ulicy i wszędzie od obcych osób, od obcych dziewczyn, że jak nie mam mieć wysokiego ego, jeżeli dostaję tyle komplementów. No mi jest po prostu tak miło. Co on tam robi z tym wózkiem? Chłopie, pada deszcz, wracaj do domu. Mi jest tak po prostu miło, że to ciężko by było, żebym ja, kurde, nie miał wygórowanego ego. No sorry, ale taka jest prawda. I jestem bardzo szczęśliwy przez to, że mam wygórowane ego. No sorry, ale jak nie ćwiczyłem na siłowni, to bałem się odzywać do ludzi. A teraz jest zupełna przeciwność. Jak ja rozmawiałem z dziewczyną, nawet z koleżanką, to ja nie wiedziałem, co mam powiedzieć i wychodziły takie cringe'owe sytuacje. A teraz to ja ze swobodą mogę z obcą dziewczyną porozmawiać. Przez to, że zacząłem ćwiczyć i tak pewność siebie mi wzrosła. Także powinniście się cieszyć z tego, że ktoś przeszedł glow up z kilku stron, a nie jeszcze krytykować. Jakoś wylazłem. Odi, hop! Odi! Kurwa, nie udało się. Chciałem wam coś fajnego nagrać z moim psem, ale nie wyszło. Czekajcie. Ja go znajdę zaraz. Jom. No. Co? Kosztowałeś? Kosztowałem. Yes. Bardzo dobry, dziękuję. Troszkę nie bardzo. Troszkę juicy jestem, nie? Nawet po tym. O kurwa, nie tą łapę napiłem. O kurwa. Glikogen, halo. Gdzie jesteś? Trzeba pójść na siłownię, bo nie ma glikogenu. I nie mogę się napinać. Ciekawe, jak te filmy z napinką wyjdą, bo ja ich nie oglądałem. Dopiero w montażu zobaczę, że to w ogóle wrzucę, czy mi wstydnie będzie. Dobra, w skrócie wam powiem. Idę na siłownię. Tak, idę na siłownię dzisiaj. I ja się śmieję, bo to jest głupie, ale no sorry, to jest silniejsze ode mnie. Choćbym się dowiedział, że jutro będę leżeć już w trumience, to i tak bym musiał pójść na siłownię, bo no to jest uzależnienie, to jak mówiłem, to jest styl życia po prostu. To jest dla mnie życie. Ja nie wyobrażam sobie życia bez siłowni. Co by się nie stało, muszę iść na tą siłownię. Dlatego idę dzisiaj na trening. Jak będzie z siłą, nie wiem, zobaczymy. Ważne, żeby być na tym treningu, zrobić trening na 100%, jak dam radę. Zobaczymy, jestem bardzo ciekawy, czy siła spadnie, czy nie. Może mi się uda to uwiecznić na kamerze, jak nie, to wam po prostu powiem. Więc zobaczymy. Nie, ale z jedzeniem jest dzisiaj tragedia, bo w ogóle nie mam apetytu, mimo że wczoraj cały dzień nie jadłem i nie piłem. To jest... No tu jesteś. No chodź, w końcu, chodź. Ona nie chce, bo czuje... nie wiem, co to jest. Widzisz siebie? Przeraża cię to? Nie patrz na mnie, patrz na siebie, patrz sobie w oczy. Boisz się? Nie boi się. No w końcu...
końcu się udało. No ja wiem dlaczego się udało. Ja wiem dlaczego. No każdy wie dlaczego. Dobra, ale widzimy się teraz albo na treningu, albo po treningu ja spróbuję coś wszamać i zobaczymy. Tylko już nawet pierdoląc ten watch time, proszę obejrzeć film do końca, bo dowiecie się teraz szczerości o mnie, jakie mam podejście do wszystkiego, które nie jest dobre, ale takie mam. No po prostu zobaczycie. Też za niedługo materiały z treningów się pojawią, jak już będę bardziej na siłach, jak już będę mógł normalnie. Znaczy już mogę normalnie, idę dzisiaj, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ale jak wiecie, już po prostu się rozkręcę, to wtedy będą materiały z ćwiczeń i nie bójcie się, że filmów nie będzie, bo filmy są zaplanowane, mam milion filmów nagranych. Też vlog z 4 września to będzie z tym fragmentem, co mnie dzieciak o sterydy oskarżał. On był nagrany prędzej. Po prostu mam tyle zaplanowanych filmów, że one będą się pojawiać co sobotę o 11. Ten jest wyjątkowo o innej godzinie. Ale tak teraz z innej beczki. Postaram się wam nagrać jak siła, ale kamera będzie stać. Nie będzie to w moim stylu, że hardstyle, że napierdalanie ciężarów, kamera będzie ładnie chodziła, tylko po prostu postawię wam kamerkę, pokażę jak to będzie wyglądać, bo źle się będę czuć z tym, bo ja nie lubię tak nagrywać treningów, dla mnie to jest takie ale zobaczymy, po prostu żebyście zobaczyli jak są siłą, że was nie kłamie. Też sorry, że ci trochę mniej energicznie i mniej odpałowo, ale serio, no nie czuję się jeszcze do końca dobrze, żeby odpierdalać Aesthetic Life. Ale jak mówiłem, estetyka to nie jest tylko wygląd, to jest po prostu styl życia. Także estetyka no cały czas jest, nawet po śmierci to będzie trwało cały czas. Nie ma łapy w ogóle. Tragedia. Glikogen trzeba nadrobić. Bez nabicia. Cień się rzuca. Klateczka tam niby jest jakaś. Bark jest, triceps jest, przedramię. Ważne, że klata siedzi. O, siedzi, no. To jest ważne. Ej, yo, właśnie wróciłem do domu. Siemano, właśnie wróciłem do domu po treningu. I pewnie w sumie mam dwie informacje. Pierwsza informacja jest taka, że dostałem całe wyniki badań i wszystko wam powiem, co i jak. Jestem bardzo zadowolony, szczęśliwy. A druga rzecz jest taka, że pewnie was interesuje, jak tam po 2 dniach głodówki, praktycznie po jednym całym i drugim z 1000 kalorii, może wypiłem, jak się zachowałem na siłowni, jak z siłą. Więc tak, w skrócie wam powiem. Siła mi wzrosła. Naprawdę, na pierwszym ćwiczeniu, bo ja robiłem wyciskanie sztangi na skosie, nie? Mówię, ach, chuj, pierdolne tyle, ile miałem robić. Zobaczymy, jak będzie. No pain, no gain. Robimy na hardkorach. Już nie potrafię zrobić lekkiego treningu. Trzeba rozpierdolić do końca mięśnia, aż mam, kurwa, po prostu ból mięśni. To powiem wam tak, że nieźle. Siła wzrosła, ale wiadomo, wytrzymałość trochę spadła, ponieważ dzisiaj robiłem 7-8 ćwiczeń na klatkę w poniedziałek. I już przy drugim ćwiczeniu czułem od razu, jakby po drugiej serii, bo ja mam krótkie przerwy, tak 30 sekund, minuta, czułem, że na mniej powtórzeń robię. Robiłem na mniej powtórzeń trochę niż zawsze. Tam 1-2 powtórzenia nie robiłem. Serio? Akurat teraz? Więc nie jest źle, to wróci na luzie, jak wrócę do jedzenia, do wszystkiego, bo... Dobra, nieważne, rozumiecie o co chodzi, a... Za... Kurde! Odi! Nie wolno! Szczekać tak. Taka nieładna, niedobra jesteś. Niech wszyscy zobaczą, jaka niedobra jesteś. Jak Czubaka trochę.
Elegancja Francja. Teraz jest. Dobra, opowiem wam całą historię, jak to wyglądało. Na wstępie. O. Leżę. Śpię w łóżku. Wieczorem nic nie bolało, nic a nic. I nagle tak nad ranem, tak z siódmej, bo ja teraz w te wakacje te wstawałem o 10 około. Siódma to coś mi tak mnie ścisnęło w żołądku. Nie wiem dlaczego. I mówię, dobra, chuj, śpię dalej. Boli to boli, no pain, no gain. Śpię dalej. Nagle budzę się. I czuję niesamowity ból. W sensie niesamowity ból taki, bo jestem bardzo odporny na ból. Nie lubię jeździć do lekarzy. Nie lubię jeździć do szpitali. Wszystko przetrwałem w domu. Zawsze. Co się dało. Omijałem jak najbardziej to. Po prostu nie lubię. Taki już mam charakter, nie? Czuję ogromny ból. I mówię, dobra, jakoś sobie poradzę. Ale ten ból zaczął się zwiększać. I po jakimś czasie już aż zaczęło mi się kręcić w głowie. Tak po godzince, dwóch. Mówię, kurwa, co jest? Oczy mi się same zamykały. Nie mogłem patrzeć na oczy. Mówię, to jest ból, bo nie powiedziałem. Żołądek, brzuch. Ogólnie tutaj mnie bolało i tutaj mnie zaczynało, jakbym nie czułem chęci na wymioty, ale jakbym, wiecie, jakbym po prostu coś chciało wyjść niby, nie? Wziąłem Michę, mówię, dobra, jedziemy z koksem. Palce do gardła, nic, bo przecież nic nie jadłem, niczym się nie strułem. Sama woda, którą, tu są nawet te herbaty, już jakieś różne herbaty próbowałem, które piłem, tam jakieś wody, jakieś różne rzeczy. Sama woda leciała, ja mówię, kurde, no nic, nie przechodzi. Ja mówię, idę spać o 13, bo mnie wtedy bolało. Położyłem się do łóżka i kurde, zaczęło mi się kręcić w głowie. I tam moja mama była w pokoju i ja dosłownie nie wytrzymałem z bólu, ale do szpitala nie chciałam jechać. To moja mama zadzwoniła, coś tam do lekarza. Ja wstałem z tego łóżka i nie mogłem chodzić. Dosłownie, kręciło mi się w głowie, przewracałem się. Nie mogłem chodzić. Mówię, kurwa, co jest do cholery? I zacząłem się śmiać, bo ja mam zawsze dobry humor, zawsze żartuję sobie. I mówiłem, że no, kurwa, legendy umierają w wieku... Jak zwykle, jak się pojadam. Ja mówiłem, legendy umierają w wieku 21 lat, a nie w wieku 18 lat, jak ja. Mówię, dobra, mówię, zobaczymy. Zszedłem do samochodu i tak mnie zaczęło boleć, że myślałem, że po prostu umieram. Dojechałem do lekarza, bo to nie był szpital. Ona tam się pyta, ile razy w tygodniu ćwiczę. Ja mówię, chuj, powiem mało, żeby się do mnie nie przyczepiła. Mówię, 3 razy w tygodniu, a ćwiczę 6. Ona mówi, za dużo. Ja mówię, a... Ona na mnie bada, dotyka mi brzucha, boli, nie boli. Boli, nie boli. I mówi mi, jak ja wyrobiłem taką kratkę na brzuchu. Ja mówię, pływaniem. I brzuszkami. Ona, okej. Okay. Zrobimy ten, bo ja dosłownie już umierałem, tam siedziałem. I nie mogłem oddychać. Ta pani jeszcze mi kazała mieć maskę na nosie. Ja mówię, ja nie mogę oddychać. Ona mi robiła tym, szembrał oddech, ja nie mogłem oddychać. Na maskę na nos, bo mi spadła. Bo ja cały zasmarkany byłem, bo mi łzy leciały. Ale bardziej niż że płakałem, tylko wiecie, takie szklane oczy miałem po prostu. Bo nic przez nie widziałem. I mi też kater jakiś leciał, przez to, że miałem te takie oczy. Ona mówi, na nos. No to założyłem na nos i umierałem. Poszedłem do gabinetu, dała mi jakoś strzała, po prostu mi dała takiego strzała, tupsko, z takiej igły, to był pyralgina, 2 miligramy czy 2 gramy i po prostu, jak mnie do nogi, aż chciałem wstać, od razu aż chciałem wstać, taki ból czułem, pierwszy raz dostałem strzała w dupę i jak tak mają wyglądać po prostu sterydy, to chyba odpuszczę sobie na zawsze i nigdy w życiu nie wezmę sterydów. Strzała w dupsko, ona mi robi EKG. Znaczy, chyba to się nazywa EKG, że im przyczepę tutaj takie coś, na łapy, na stopy i mówi, że coś jest nie tak. Robię drugi raz, ona okej, okay. idzie po papiery, w sensie daje tej takiej innej lekarce, ta, która mnie na początku badała i ona tam dzwoni, dzwoni nagle do tego, dzwoni po szpital i mówi, szybko przyjedźcie, zawał ma chłopak. Ja mówię, jaki kurwa zawał, już mi przestało boleć, znieczulenie poszło. Ja podchodzę i mówię, dzień dobry, a ja mam takie pytanie, czy ja mogę iść w poniedziałek jutro na siłownię, bo mam dzień klaty, a to w sumie jest trochę ważny ten dzień, bo się najbardziej skupiam na klacie. Ona tak spojrzała i jakbym był pierdolnięty. Jaki kurwa zawał, przecież ja mam 18 lat, ja nie piję, nie palę, nie biorę sterydów, nie ćpam. Ja mówię, zróbcie jakieś badania i nawet zobaczycie, że ja pewnie mam wszystko dobrze, bo się
regularnie tam wchodzę do labów robić badania. Dobra, przyjechała karetka, zajebiste ziomki były w tej karetce w ogóle. Pojechaliśmy do szpitala, zrobili mi EKG, pobrali mi badania krwi i właśnie jeszcze nie miałem wyników i wszystko mi wyszło idealnie, bo mi hormony też zrobili przy okazji. Wszystkie hormony mam idealnie. Estrogen, testosteron, jakieś tam prolaktyny, morfologię. Jakiś tam pan na recepcji się siedział i powiedział: chłopie, kto cię tu przysłał w ogóle? Przecież ty masz idealne wyniki. Nikt nie ma takich wyników od dawna tutaj. Ja patrzę na tą morfologię, pokażę wam zaraz. I mówię: kurde, rzeczywiście zajebista morfologia. Zajebiste mam badania. Mówię, jednak dieta się opłaca. Wiecie, to już miałem to znieczulenie, ono już zeszło, bo tam czułem gdzie indziej ból, jak mnie łopatka napierdalała od złego siedzenia. Ja mówię, już mnie nie boli w sumie żołądek. Wiecie, i się pytam, od czego to mnie boli w ogóle? To był ten zawał czy nie? Oni nie wiemy, czy to był zawał czy nie. I nie wiemy, no to chyba nie, oni mówią, że to chyba nie był zawał, że nie mam w ogóle nic na to, już nie wskazuje. Coś miałem tak chwilowe. Ja mówię, aha. Czyli nie dowiem się, dlaczego, wiecie, mnie bolał tak żołądek, że myślałem, że umieram. Tutaj jakiś przełyk mnie bolał. No, nic nie wyszło w badaniach. Zaraz wam pokażę tą kartkę, tylko ją szybko znajdę. I tak nie chce mi się montować tego, więc tak wam po prostu pokażę i zasłonię ręką te rzeczy, które moje dane, czy coś w tym stylu. Ja mówię, no to był w końcu zawał, czy to nie był zawał? Oni, no, chyba nie. Chyba to nie był zawał. Widać, że się dobrze... Właśnie, jeszcze wam powiem coś. Taka pani mnie badała i po to, że jakiś chłop popatrzył na to. Mówi, ćwiczysz, nie? Bardzo dużo ćwiczysz, intensywnie. Ja mówię, no, czasami się zdarzy. I przyszła pani pielęgniarka i powiedziała, on czasem ćwiczy, on wygląda jak młody Bóg. A mi kurwa od razu... Nie no, tak nie było. Ale ego mi od razu wjechało w kosmos. Ja kurwa od razu znieczulenie, jak mnie kopnęło. Mówię, no, dziękuję bardzo, już podziękowałem tej pani. Nie, i zaraz wam pokażę, żeby nie było, że kłamie. To jest pojebana akcja. Wy pomyślcie, że to jest clickbait. Napisałem, że mam zawał, a nie wiem, czy mam zawał. To sobie pomyślcie, że wy macie taki clickbait internetowy, nie? Ja taki miałem clickbait. Clickbait życiowy. Że ja siedzę, ona mi mówi, mam zawał. A wiecie, co jest najlepsze? Że się tym w ogóle nie przyjąłem. Że miałem w to wyjebane. Mi chodziło o to, czy ja będę mógł chodzić, czy będę mógł. I tak bym chodził na siłownię, na tak bym miał umrzeć, bo to jest moje życie, to jest moje uzależnienie. Ja na siłownię będę zawsze chodzić, choćby mi powiedział, że został mi tydzień życia, że będę chodzić na siłownię, będę chodzić na siłownię, bo to jest uzależnienie, jestem alkoholikiem siłowniowym. Przykro mi, to mi jedynie sprawia radość, to mnie trzyma przy życiu. Z tego wyszedłem z depresji, z jakichś różnych chorób. To jest jedyne coś, co mnie trzyma. Siłownia, ćwiczenia, więc sorry, w ogóle się nie przyjąłem. Moi znajomi pewnie to też będą oglądać. Jeżeli wy mnie nie znacie, to ja jestem od dwóch około lat typ wyjebane. Że ja mam na wszystko, co nie jest związane z siłą, wyjebane. Co się stanie, ktoś mi mówi na przykład dwa lata temu w szkole koledza: ej, sprawdź, nie jest wyjebane. Ej, co się stało? Wyjebane. Ej, możesz być chory na to? Wyjebane. Ej, możesz mieć to, tamto? Wyjebane. Na wszystko mam, po prostu wiecie, wszystko mam gdzieś. Żyję życiem, żyję chwilą, nie przejmuję się tym, co będzie jutro, nie przejmuję się tym, co było wczoraj. Od dwóch lat tak mam. I zaraz wam powiem, dlaczego tak mam. I też powiem, czy to jest dobre. Ja po prostu taki jestem. Nie mówię, żeście brali ze mnie przykład lub nie brali ze mnie przykładu. Ja po prostu jestem takim człowiekiem, który ma właśnie wszystko wypierdolone, wyjebane, że używam przekleństw, bo tak jest. Ja nie mam coś gdzieś, tylko ja mam wyjebane tak totalnie. Nie obchodzi mnie, co powiedzą ludzie. Nie obchodzą mnie, co zrobią ludzie. Nie obchodzi... Nic mnie nie obchodzi. Nie obchodzi moja osoba, nie obchodzi siłownia, co nie znaczy, że wiecie, że olewam wszystkich ludzi. Bardziej chodzi o to, że przejmuję się sobą, a nie przejmuję się tym, co ktoś powie. Bo nie jestem złym człowiekiem. Po prostu mam na wszystko, mam wszystko gdzieś po prostu. Dlatego się w ogóle nie przyjąłem zawałem, bo jestem chłopakiem, który ma 18 lat, nie? Dowiaduję się, że mam zawał. Mówi mi lekarka, zaraz przyjedzie karetka, masz zawał. Nie stresuj się, a ja mam w głowie, czy ja jutro mogę pójść na trening, bo jutro mam dzień klaty, a muszę zrobić klatę. No i poszedłem na ten trening, właśnie wróciłem. A myślcie, nasuwa, że ja w ogóle się nie zestresowałem tym. Obiecuję na wszystko, że ja nie miałem nawet minimalnie stresu w głowie, bo mnie to nie obchodziło, czy ja mam zawał, czy ja nie mam zawału, co się stanie z moim zdrowiem. W ogóle mnie to nie obchodziło i to jest zrycie. Dlaczego to jest zrycie? Może by mi pomógł jakiś psycholog, psychiatra, ale mam w to wyjebane, jak mówiłem. 2 lata temu, to będzie trochę ciężkie, co powiem, bo ja tak jestem taki chłop, wiecie, zawsze szczery, niczym się nie przejmuję, to będzie trochę ciężkie, co powiem. Nie lubię takich rzeczach gadać, nie wiem w ogóle, czy ktoś to ogląda. Jeżeli ktoś teraz jest w tym momencie, to napiszcie mi proszę, że jesteście w tym momencie. Ale 2 lata temu, jak schudłem, bo wtedy dopiero zacząłem interesować dziewczyny,
Poznałem pewną koleżankę i poznałem jej koleżankę. I pierwszy raz w życiu i ostatni się w niej zakochałem. W sensie koleżance tej koleżanki, którą poznałem. Spędzałem z nią fajny czas, wszystko. I coś nagle tej koleżance drugiej odwalało. Tej pierwszej, której poznałem. Nie tej koleżanki koleżanki. Ja się z tą drugą koleżanką spotykałem, bo bardzo mi się podobało, zależało mi na wszystkim. Coś, jakby to powiedzieć, najgorsze kłamstwa powiedziała na mój temat, po czym dwie ze mną zerwały kontakt. Omijałem wtedy siłownię 2 lata temu, bo tam niby chodziłem, niby nie. Omijałem siłownię. Wszystko robiłem do tej dziewczyny, żeby znaleźć dla niej czas. I stwierdziłem, jeżeli tak się dzieje, bo ja wtedy tak cierpiałem przez pierwszy tydzień, ale przestałem cierpieć po tygodniu, bo stwierdziłem, że mam wyjebane. Że to będzie najlepsze, jeżeli zrobię sobie bloka w życiu, że będę miał wyjebane na wszystko. Więc jeżeli będę miał wyjebane na wszystko, to nie ma szans, żebym cierpiał w jakiś sposób. Żeby coś mnie ruszyło. I tak się stało. Dużo było rzeczy w moim życiu, które przez te 2 lata, które mogłyby dużo osób załamać, bo wy nie znacie mojego życia, a ja na to miałem wyjebane. Kompletnie, totalnie na to miałem wyjebane, miałem to gdzieś. I w ogóle mi to nie ruszyło. Jestem szczęśliwy. Od 2 lat jestem bardzo, 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 bardzo szczęśliwy. I to przez ten moment, tydzień niewyobrażalnego psychicznego bólu, sprawił, że jestem szczęśliwy już przez 2 lata. I nie zapowiada się, żebym nie był szczęśliwy. Ja mogę umrzeć dzisiaj, mogę umrzeć jutro, mogę umrzeć pojutrze. Mnie to nie obchodzi, ja żyję momentem, ja spełniam się. Buduję naturalnie sylwetkę. Zdrowo się odżywiam, korzystam z życia. Nie wiążę się w żadne związki, bo nie chcę cierpieć i nie potrzebuję tego, ponieważ mój lifestyle do tego nie pasuje. Ja nie jestem jak wy, smutni chłopcy, bo niektórzy tacy tutaj się znajdą i to jest rada dla was. Smutni chłopcy, o, bo nie mogę znaleźć dziewczyny, o, bo nie mogę znaleźć chłopaka, jestem samotny. Kurwa, idź na siłownię, zrób formę, podbij sobie reputację, podbij sobie ego, zrób fajną sylwetkę, to dziewczyny będą za tobą szalały. Dziewczyno, zrób sylwetkę, chłopcy będą za tobą szalały i wtedy jak ludzie będą za tobą szaleli, to przestaniesz się zajmować takimi głupotami i będziesz się spełniać, będziesz ty myśleć o sobie, budować legendę, a nie zastanawiać się, czy cię koleżka, ćpun, skater zechce, albo ćpunka. No sorry, taka jest prawda. Tyle. Pokażę wam... Pokażę wam screena. Zamarzę tego screena całego, kartki na końcu filmu i wam pokażę. Sądzałem, żeby nie było, że farmazony pieprze. Dzięki za oglądanie. Filmy są zaplanowane na sobotę. To jest bardzo mocny film. Najważniejszy na moim kanale. Już się czuję w ogóle lepiej, tylko z tym jedzeniem mam problem, więc masa będzie kontynuowana za niedługo. Filmy są zaplanowane w sobotę i w następną sobotę. Ten jest we wtorek albo w środę, albo w poniedziałek się pojawi. Inne filmy będziecie mieli w inne dni. Filmy będą co soboty o godzinie 11. Może czasem się pojawi inny film. 2 filmy są już na tą sobotę, co będzie, następną sobotę. Vlog jest na następną sobotę. To jest najważniejszy film. A następny film jeszcze w inną sobotę będzie pewnie z jakiegoś treningu. W ogóle nie ma łapy. Ale masakra. Tragedia. Panowie, panie, tragedia. Co mogę dużo mówić? Muszę zakończyć ten film. Dzięki za oglądanie i macie screenka.